chciałbym najserdeczniej wszystkich powitać. Zbliża się Dzień Niepodległości 11 listopada, jak zapewne wszyscy pamiętamy. Dzień bardzo ważny dla naszego kraju. Kwestia niepodległości dla nas nierozerwalnie wiąże się z kwestią bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. A więc jest to bezpieczeństwo zewnętrzne, wewnętrzne. Zewnętrzne rozumiane w sensie polskiej zdolności sił zbrojnych, możliwości obrony oraz polskiej dyplomacji. Wewnętrzne to jest kwestia struktur państwa i jego funkcjonowania, wymiaru sprawiedliwości i tak dalej. Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo finansowe, gospodarcze. W dniu dzisiejszym z okazji Dnia Niepodległości chcielibyśmy skoncentrować się na kwestii bezpieczeństwa zewnętrznego, czyli kwestii obronności naszego kraju, polskiej armii. Zaprosiłem dzisiaj do naszego studia pana admirała Marka Toczka, który jest jednocześnie w zarządzie Klubu Inteligencji Polskiej. Admirał Toczek przez wiele lat służył w Wojsku Polskim. Oraz pana Roberta Widnickiego, który jest prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, a jednocześnie głównym organizatorem Marszu Niepodległości w ramach Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Tutaj za nami jest mapa naszego kraju, tak bardzo ważna dla nas wszystkich, mam nadzieję. I w związku z tym chciałbym podyskutować na temat kwestii bezpieczeństwa naszego kraju podczas dzisiejszego naszego spotkania. Dzień dobry Państwu, Tomasz Parol, redaktor naczelny Nowego Ekranu. Przypadł mi zaszczyt moderowania tej dyskusji. Jako pierwszego poproszę o krótką prelekcję ze slajdami pana Ryszarda Opary. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja ostatnio byłem na spotkaniu absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej. Ja również jestem absolwentem. W Krakowie zebrało się 300 lekarzy, którzy dawniej zajmowali się ochroną służby zdrowia Wojska Polskiego. Tych absolwentów było w sumie około 10 tysięcy, ale na tym spotkaniu zaledwie 300 osób. Rozmawiałem z kolegami na temat tego, dlaczego Wojskowa Akademia Medyczna przestała funkcjonować. Padła niemal jednoznaczna odpowiedź polskiego. Akademia jest niepotrzebna, ponieważ wojska właściwie nie ma. Albo jest coraz mniej tego wojska. A przecież wojsko w naszej historii to była zawsze kwestia bezpieczeństwa naszego kraju. Mało tego. Ja chciałbym powiedzieć, że przecież wojsko, siły zbrojne to jest podstawa funkcjonowania każdego kraju. To nie jest coś, co tylko się ładnie na obrazkach ogląda albo czyta w podręcznikach historii. Przecież wojsko to jest podstawa bezpieczeństwa kraju. I chciałbym tutaj Państwu pokazać kilka slajdów, które prezentują obecną sytuację geopolityczną naszego kraju i w kontekście historycznym, jak to wygląda. Dlatego, że moim skromnym zdaniem, po tym spotkaniu absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej, ja doszedłem do takiego wniosku, że praktycznie rzecz biorąc w Polsce wojska nie ma. Ja pytałem kolegów, czy oni mają jakieś powiązania z istniejącymi jednostkami, a oni mówią, którymi. Z tego, co słyszałem, w Polsce są w tej chwili dwie, może dywizje wojska, prawda, które nie mają żadnej siły tak naprawdę obronnej. W wojsku jest ponad mniej niż 100 tysięcy ludzi, ale w większości to jest administracja, trochę jest w marynarce, trochę w lotnictwie. Natomiast tak zwanych żołnierzy, cyngli jest około 20 tysięcy z tego, co ja słyszałem. Poza tym te dwie dywizje, które w Polsce jeszcze funkcjonują, to nie są polskie dywizje, to są dywizje, które mają dowództwo niemieckie, duńskie. Ja rozumiem, że to jest w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, ale tak naprawdę polskich dywizji w Polsce nie ma. Nie ma żadnej dywizji na wschodniej granicy naszego kraju. A proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. To jest obecna Polska, która w historii była zawsze
w pośrodku, pomiędzy wielką potęgą cywilizacyjno-ekonomiczną, prawda, to były Niemcy, Francja, Anglia, prawda, obecnie również Stany Zjednoczone, a wielką potęgą przemocy i ekspansji zbrodniej nasz wschodni sąsiad. Wielki, nasz wielki Polak, Roman Dmowski, powiedział: miejsca na małe, słabe państwo nie ma. Józef Piłsudski powiedział: historia jest ciągłą walką sił i kto nie ma siły, ten w historii po prostu się nie liczy. Także to jest Polska, która jest cały czas poddawana rozmaitym presjom, zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. I tak jak powiedziałem, w tej chwili Polska jest właściwie krajem bezbronnym. To jest dramat, to jest tragedia i ja sądzę, że nigdy w historii tak źle nie było. Poproszę o następny slajd. Jeżeli popatrzymy na kwestię historii, prawda, to tak naprawdę Polska była bezpieczna od czasów, powiedzmy, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego poprzez reformy dokonane przez króla Władysława Jagiełło, Batorego, prawda? Czyli w latach pomiędzy, powiedzmy, końcem rozbiorów, przepraszam, rozdrobnienia dzielnicowego do wprowadzenia wolnej elekcji, a więc liberum veto i ogólnie rzecz biorąc anarchii w kraju. Od tego rozpoczął się właściwie polski upadek wojskowości. A więc tylko w ciągu tych 300 lat Polska tak naprawdę była krajem bezpiecznym. I wtedy Polska była krajem potężnym. To nie tylko chodzi o to, że Polska była od morza do morza, ale wtedy była przecież powszechna służba wojskowa, no bo była przecież pospolite ruszenie, bardzo przepraszam. I to była forma obowiązkowej służby w wojsku, prawda? Tutaj to zaczęło się kończyć. I proszę zwrócić uwagę, tutaj jest okres od, powiedzmy, roku 1000, okres formacji naszego państwa, prawda? Natomiast po roku 1650, a więc potop szwedzki, lata, tutaj są, prawda, rozbiory naszego kraju. Polska wchodzi w okres rozbiorów i tutaj praktycznie rzecz biorąc nie ma polskiej armii. Czy taką historię będziemy mieli znowu teraz? Bo przecież też nie ma już właściwie polskiej armii. Tutaj jeszcze jest taka ciekawa sprawa, że na przykład jeżeli byśmy porównali kraje, we Francji jeden obywatel na 153 ma przeszkolenie wojskowe. W Rosji 1 na 49. W Austrii 1 na 90. A w Polsce 1 na 780. Poproszę następny ślad. Jednym z głównych problemów strategicznych obrony III RP jest to, że właściwie nasz potencjał wojskowy jest 20 razy mniejszy niż potencjał naszych sąsiadów. Ale to jest, proszę zwrócić uwagę, slajd z 2000 roku. Obecnie sytuacja jest dużo, dużo gorsza. Ja nawet nie wiem, jakie są statystyki. Być może ta dysproporcja już jest właściwie nieskończona. Nowak Jeziorański powiedział bardzo słusznie kiedyś, że Polska może liczyć na pomoc sojuszników tylko wtedy, gdy będzie chciała i będzie mogła bronić się sama, jeżeli zdobędzie własne możliwości odstraszenia przeciwnika. Współczesny charakter zagrożenia militarnego można podzielić na 4 etapy. Pierwszy to są działania od wewnątrz i to jest właśnie w tej chwili, co się dzieje w naszym kraju, bo to są celem tych działań wrogich dla naszego kraju, to jest dezorganizacja instytucji państwowych, to jest zastraszenie władz i społeczeństwa naszego kraju. I to jest pierwszy etap i Polska jest wtedy w tej chwili w tym etapie. Na drugim etapie jest
jest to etap uderzenia elektronicznego. I celem tego jest sparaliżowanie systemów kierowania państwem, dowodzenia wojskami, kierowania środkami walki oraz środków przewozu i komunikowania. I to jest drugi etap. Trzeci etap to jest uderzenie lotnictwa rakietowe, desantowe. Celem tego jest zniszczenie i uchwycenie z powietrza najważniejszych obiektów obronnych kraju. I wreszcie czwarte to jest uderzenie zgrupowanych pancernych wojsk, które po prostu rozbijają cały kraj. Rozbicie sił obrony, opanowanie terytorialne kraju. Proszę następne. Jeżeli chodzi o współczesny charakter obrony militarnej państwa, to do wojny światowej struktura obrony była tak zwaną strukturą punktową, gdzie formą obrony były bitwy walne na ustalonej pozycji. Między pierwszą a drugą wojną światową to była struktura obrony liniowa, a więc odbywała się poprzez operacje frontowe. Jeżeli chodzi o obecną po II wojnie światowej strategię, to jest strategia, struktura przestrzenna powszechna, gdzie właściwie cały kraj atakuje się równocześnie, prawda, tak jak omawiałem w poprzednim, cztery formy strategii atakowania kraju. Następny poproszę. Tak jak powiedziałem, siła obronna Polski w obecnej sytuacji będzie zależała od operacyjnych i bardzo mobilnych wojsk, które muszą funkcjonować na terenie naszego kraju. Wojsk, które mogą interweniować w razie zagrożenia agresji, ale też wojsk, które mogą koordynować swoje działania z działaniami sojuszniczymi, prawda, wojsk NATO powiedzmy. Natomiast jeżeli tych wojsk nie będzie, to nie będzie z kim koordynować, prawda, i nie będzie w ogóle żadnych możliwości operacyjnych naszej armii. Natomiast drugim takim bardzo istotnym elementem obronności kraju to jest oczywiście obrona terytorialna, gdzie społeczeństwo jest odpowiednio kształcone i przygotowywane do właśnie tejże obronności. Następny. Ja nie będę tutaj wchodził w dużo więcej szczegółów, natomiast chciałbym podkreślić, że rola sił zbrojnych, czyli wojska w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego i w obronie wspólnej, łącznie z naszymi sojusznikami, czyli NATO, są fundamentalną częścią organizacji państwa dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i uczestnictwa w obronie wspólnej. Wielkość sił zbrojnych, ich siła, obrona, morale, sprawność bojowa i powiązanie ze społeczeństwem to podstawa funkcjonowania każdego państwa i podstawa bezpieczeństwa tego państwa. Siły zbrojne i wojsko to nie tylko jest kwestia obrony, to jest również kwestia wychowania młodzieży, to jest kwestia kontaktu ze społeczeństwem, władz ze społeczeństwem. I siły zbrojne są absolutnie podstawowym elementem suwerenności i bezpieczeństwa państwa.